Z okazji Dnia Kobiet postanowiliśmy zaprosić nie tylko panie na zwiedzanie tematyczne, w trakcie którego będziemy opowiadać o. O paniach, właściwie o takim codziennym życiu pałacu z perspektywy pań mieszkających w, tym, w tej rezydencji, a także osób w niej zatrudnionych. Więc będziemy mówić o paniach zamojskich jako wspaniałych matkach, jako, jako żonach, ale też zwrócimy te szczególną uwagę na to, jakimi były wspaniałymi paniami domu, bo też na pewno utrzymać taki majątek kozłowiecki w porządku, to było nie lada wyzwanie. Warto też zaznaczyć, że zainteresowanie tym wydarzeniem jest bardzo duże, co cieszy. Oczywiście zawsze cieszymy się, kiedy przyjeżdżają do nas goście. Dzisiaj szczególnie też każda z pań, która odwiedzi dzisiaj nasz pałac w ramach swojego święta, otrzyma od nas taki mały upominek. Będzie to unikatowa, ręcznie wykonana bransoletka z pawiem. Warto zaznaczyć, że w życiu zamońskich brało udział mnóstwo pań. Od wzorowych pań dworu, poprzez kobiety pracujące w majątku pałacu. Dzisiaj z okazji Dnia Kobiet chcemy pokazać kozłówkę od takiej kobiecej strony i z kobiecego punktu widzenia i przede wszystkim pokazać rolę, jaką odgrywały w tym świecie, no wówczas jeszcze bardziej zdominowanym przez panów i w tym świecie właśnie ordynatów, właścicieli ziemskich. Chcemy je pokazać przede wszystkim jako e, równorzędne, z panami i z, ze swoimi mężami, właścicielki tych miejsc, a więc kobiety, które miały wpływ na codzienne życie pałacu i Możemy powiedzieć, że kierowały tym codziennym życiem, bo ile wystrój wnętrz zapewne zapewnili panowie, i tutaj wiemy, że to raczej panowie, a przede wszystkim Konstanty Zamoński realizował swoją koncepcję wystroju wnętrz, to na pewno codziennym życiem i nad tym codziennym życiem czuwały, czuwały panie. Mamy też Sporą ilość materiałów archiwalnych, które to potwierdzają, bo na przykład mają odręczne podpisy ordynatowej Anieli Zamojskiej, która właśnie dyrygowała sprawami kuchennymi i organizacją codziennego życia pałacu. Czy możemy, i jakoś w jeden sposób, wiadomo, że przez lata tych pań było mnóstwo, ale czy kobiety z rodziny zamojskich. Cechowały się w jakiś szczególny sposób? Tak, myślę, że były przede wszystkim zaradne. I to właśnie widać już od pierwszej ordynatowej, czyli Anieli Zamojskiej, żony hrabiego Konstantego Zamojskiego. Drugą ordynatową kozówki była Maria z Potockich Zamojska, żona Adama Zamojskiego. Kolejną właścicielką Jadwiga Zbrozowskich Zamojska, żona Aleksandra Zamojskiego, ostatniego właściciela pałacu. To jej przyszło żyć w najtrudniejszych realiach, bo to były już realia II wojny światowej, kiedy po, po aresztowaniu jej męża Aleksandra w 1941 roku przez Gestapo została sama z trójką dzieci w pałacu, została sama z ogromnym majątkiem. Wiemy, że też tym majątkiem zarządzała, oczywiście z pomocą administratorów i oficjalistów, ale to była na pewno dzielną kobietą i taki obraz też wyłania się z różnych relacji i wspomnień. Same kobiety z rodziny zamońskich to bardzo duża część, bardzo duży znak w historii, ale poza tym było mnóstwo innych kobiet, czy to służba, czy pokojówki, czy, czy guwernantki, które odgrywały bardzo dużą rolę w wychowaniu dzieci. Tak, oczywiście. Nie możemy poza właścicielkami pałacu zapominać też o tych paniach, które tworzyły to codzienne życie pałacu, czyli właśnie o służbie pałacowej, tak zwanej służbie domowej, bo ta była jakby najbliżej hrabiostwa i ta uczestniczyła w codziennym życiu pałacu. Tutaj należałoby wymienić pewnie panie związane z kuchnią pałacową, nad którymi właśnie czuwała, czuwały właścicielki pałacu i majątku tutaj też nie można pominąć właśnie takich funkcji jak ochmistrzyni, kucharki, praczki, dziewki do pomocy w kuchni, czy, czy właśnie w tych podstawowych zajęciach codziennych. No i kobiety, które brały udział w edukacji dzieci tak. Tak, to szczególnie możemy właśnie odnotować już w czasach drugiego ordynata Adama Zamoyskiego i kolejnego właściciela Kozówki Aleksandra, i tutaj właśnie wiemy o piastunkach, piastunkach guwernantkach, które jakby tymi kolejnymi etapami wychowania i edukacji dzieci się zajmowały. I to głównie z nimi związane było dzieciństwo, dzieci, arystokracji i ziemian, bo często te dzieci żyły właśnie w pewnym odłączeniu od Rodziców właśnie pod opieką, pod opieką tych niań, piastunek, a później guwernantek i nauczycielek. Co za tym idzie? One miały tak naprawdę. Chyba mogę zaryzykować takim stwierdzeniem, że jednym z największych wpływów na przyszłość rodu Zamojskich, bo one kształtowały tak naprawdę będąc na co dzień najwięcej czasu poświęcając tym dzieciom, wpływały na charakter, na edukację, chociaż wiadomo, że wytyczne miały, ale to one musiały, prawda, zadbać o to, żeby te dzieci wychować, no i też zadbać o ich wiedzę. Tak, one realizowały już jakby w codziennym życiu te powiedzmy odgórne, odgórne zasady czy, czy, czy rodziny czy odgórne zasady wychowania i przygotowywania tych młodych arystokratów czy ziemian do późniejszych funkcji społecznych, bo te małe dzieci jakby od początku też były obciążone takim posłannictwem społecznym i, i ta funkcja też właśnie służby była im od początku wpajana i to na pewno z, z dużą rolą właśnie tych, tych piastunek, opiekunek i guwernantek. No i myślę, że tak krok po kroku przez tę historię warto przejść do czasów dzisiejszych. Dziś na co dzień w muzeum też widzi się większość pań, które są, prawda i pracują w muzeum, ale też oprowadzają tutaj naszych turystów. Tak, muzealnictwo to chyba wciąż jeszcze bardziej sfeminizowana e, grupa zawodowa, chociaż, e, chociaż panowie też bardzo ważne role odgrywają. E, I rzeczywiście w takim e, kontakcie z turystami, rzeczywiście no, jednak udział pani jest, jest znaczny, bo przynajmniej u nas też jakby e, od początku e, tej e, drogi zwiedzania właściwie kontakt, kontakt z paniami mają turyści. No, i bardzo się cieszymy, że widzimy zawsze uśmiech, profesjonalizm i yy, co jeszcze właśnie tutaj przy samym wejściu zauważyliśmy, że naprawdę świetne umiejętności, jeśli chodzi o zaciekawienie tą historią. Cieszymy się i zapraszamy, żeby to prze, przeżyć tutaj na miejscu. A my składamy najlepsze życzenia dla wszystkich pań obecnie pracujących w muzeum.